Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Postanowiłem, moi drodzy, rozpocząć nagrywanie Speedruna 2.0 w momencie, gdy znajdzie mi się przeciwnik, znalazł się. Bardzo długo czekałem, około 15 minut, no ale się udało. Powiem więcej, jeżeli uda mi się wygrać tę partię, to serię uznam za zakończoną, dlatego że będzie ranking równo 2400. Póki co gramy sobie w ten sposób. Królewsko-Indyjska, zagrywam goniec na G4, goniec E3, ok, skoczek na D7 z planem C5, skoczek E2, bardzo ciekawe, w ogóle jak szybko przeciwnik gra. No i tutaj oczywiście C5, innego lepszego ruchu nie znam. Ok, hetman D2, myślę, że skoczek C6, jakieś takie posunięcie może nastąpić. No, widzę, że przeciwnik gra bardzo twardo, bardzo szybko w ogóle. Jakiś mistrz międzynarodowy z Danii. Ok, pytanie teraz co dalej. Myślę, że A6 z planem B5. Będę planował jeszcze wieża B8. Jeżeli taki ruch, to myślę, że tak można zagrać. Potem spróbować właśnie przez to posunięcie. Przeciwnik tu już się nastawia na wieża C1. Ok. Bardzo to ciekawe. W sumie zastanawiam się, czy nie zagrać tak, bo po każdych wybiciach on się wprawdzie skoczkiem właduje tutaj, ale my też się władujemy tutaj. Może być ciekawe. Z drugiej strony może tu wszystko wybić do końca. Hetman do końca, tak. Nie, no myślę, że nie. Myślę, że wieża B8. Grajmy konsekwentnie z tym swoim planem. I poczekamy na rozwój wydarzeń dalej. Jak to się wszystko ułoży. Oczywiście zagranie B5 teraz nie do końca może być trafione, chociaż bicie tutaj. Nie, no może i tak, no bo chyba trzeba w ten sposób grać. Raczej A4 nie nastąpi, bo ja mogę w sobie wejść hetmanem. Tutaj będą słabe pola ze strony przeciwnika. Okej. No i teraz pytanie, czy może hetmanem tak zagrać? Zagram hetmanem. Zagram sobie aktywnie. Po takim wybiciu zawsze skoczkiem mogę sobie wybić elegancko. Zawsze tutaj też grozi wybicie do samego końca. I na końcu hetman C5. Widzę, że coś tutaj się szykuje. Ewentualnie tak. Może wieża D8. Muszę pomyśleć, gdzie wieżą. Może wieża C8 w ogóle trzeba zagrać. Chyba wieża C8. Wydaje mi się, że będzie ok. Takie posunięcie cały czas trzeba zwracać na to uwagę. Wprawdzie tutaj skoczek broni, to jest ważne. Chodzi o to, że jak skoczek zagram tutaj, to wtedy wymieniamy i nie ma bicia tutaj z szachy. O, zostało to wybite, to ciekawe. No muszę wybić to skoczkiem. Zdecydowanie. A3 nie można, bo tu. No dobra, wygląda to chyba dobrze. Skoczki stoją ok. Żadnych słabości, ewentualnie coś takiego mogę próbować grać. Oczywiście ja liczę na to, że przeciwnik mi zbije skoczka, odbije pionkiem i będę miał świetne pole na D4. No powiem Wam, ważna partia, która może już zadecydować o wszystkim. Fajnie, że taki wysoki ranking mi się trafił. Powalczymy oczywiście. Mam nadzieję, no to są już takie... No wiecie, to jest zabawa z jednej strony, ale z drugiej strony są jakieś tam nerwy. Małe nerwy. Czy ja mogę zbić tutaj? Przeciwnik mi oddaje pionka. Bardzo chętnie chcę go wziąć. Jak zbiję tu, to zbiję wieżą. I nic tutaj za bardzo nie uzyskam. Jak zbiję tam, on tu, ja tu. Nie widzę, jakby on mógł mi zaszkodzić, więc biorę pionka. Po prostu biorę pionka. Nawet jak tak, to tutaj. Biorę pionka i jest fajnie. Grożę takim ruchem. Oczywiście on może zbić tutaj. Też jest ok. Hetmana mi nie łapie. O, ten ruch ok, więc zbijam. I po wybiciu mam skoczek B3. Hello! Wygrywam partię, słuchajcie. Biorę jakość więcej. Aha, nie. Moment, to nie do końca tak jest. Właśnie, bo na końcu skoczka mi stąd wypędzi. Ale nie, ja też mam takie wtrącenie. On tu, ja tu. No dobrze, trzeba wziąć figurę. Myślę, że wzięcie tego jest ok. Niżeli tego. Chociaż jeszcze tak. Jak wezmę tu, on mi weźmie tu. Bo jak wezmę tu, to wezmę tu. Dobra, muszę bić tę wieżę na C1, bo jak on mi weźmie skoczka, no właśnie, tutaj, tu się otworzy skoczek, ale będę mógł też zagrać tak. On mi zaatakuje wieżę. A no właśnie. A może w ogóle warto zagrać coś takiego jak tu? On tu? Nie, chyba nie. W ogóle tak, pionka mam więcej, jakość więcej, ale chwila. Żeby to miało ręce i nogi. Tutaj. Tutaj. On mi weźmie tu i tu. Grożę wzięciem. Wyrówna jakby tę sytuację. Jak zagram tak, on zagra tu. Struktura będzie inna. Zagram tak. Znaczy inaczej. Tak. Zagram tu. On zbije. Ja zbiję i będę z pionkiem więcej. Dobra, zbić najpierw na B5 trzeba. I tak. On zagra tak. Dobra. Tutaj. On weźmie, ja wezmę. Będę miał cały czas pionka więcej i będę atakował skoczka, więc będzie dobrze. A już myślałem, że szybko wygrywam. Okazuje się, że nie. Ale pionek więcej został. Ważne, że ten pionek zostanie. To jest istotne w tej kwestii. No i teraz atakuję skoczka. Oczywiście jak skoczek zagra gdziekolwiek, to zagram tak i wezmę tu. Będę miał świetnego gońca, pionka więcej i w ogóle lepsza pozycja. Tylko trzeba będzie zagrać bardzo, bardzo uważnie. Aha, chwilunia, bo jeszcze mogę tak zagrać, ale on wtedy zagra tutaj. Zapomniałem o tym. Zawsze mogę tak, nic nie tracę. Oczywiście, że nic nie tracę. Mogę też zagrać tak i obronić, chociaż ten ruch mi się bardziej podoba. Jeżeli tak, to chyba w ogóle D5 trzeba będzie wrzucić. No myślę, że tak. On zagra tu. Właśnie powierza C2, ja w sumie tak mogę zagrać, ale to nic nie daje. To nic nie daje niestety. Zagram D5, żeby uwolnić wieżę. No, wykorzystam to, że mam tego pionka więcej, póki co. Bicie, a skoczek F4. Goniec F4, goniec D4, ok. Czy ja teraz nie mogę na przykład zagrać tak, on wybije, ja wybiję? Czy ja coś tutaj uzyskam dobrego dla siebie? To jest pytanie, bo może skoczkówkę zagrać z pionkiem, chociaż nie chciałbym zaprzepaścić takiej fajnej pozycji. Bicie i tutaj, bicie, tutaj. On tym skoczkiem krzywdy nie zrobi. No dobra, chyba pójdę w ogóle na to. I skoczek tutaj. Jeżeli wymieni, no to będę miał pionka więcej. Niby skoczkówki jak pionkówki, potem aktywność króla będzie ważna, ale mniej będzie może do liczenia. Skoczek na D6 stoi bardzo dobrze, bo tu jeszcze w pionka uderza. Król ma lufcik, to jest ważne. Jakoś gość chyba nie za bardzo pograł. Debiut przynajmniej, bo wyszedłem bardzo dobrze po debiucie. Jeszcze zobaczymy, jak to się skończy. Ok. Oczywiście wybić trzeba. No i chyba tu i szybkie takie zagranie. No król F8 i tu. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli król F4, to mogę też F6 jeszcze zagrać. No i to wiadomo, te pionki będą próbowały iść. Chociaż po król F4 może nawet tak walczyć. Ok, takie ruchy grożą. Taki ruch. Czy podprowadzić króla? Króla trzeba podprowadzić. Król tutaj. Tak. I chyba gra tutaj. Jeżeli on tak, to tak. Okej. No to ja chyba mam tutaj bardzo dobrą pozycję do ataku, mianowicie tu, tylko do tego pionka się dobiorę. Jak zagram tak, on mi może tak zagrać, więc muszę tutaj dać szacha. Król ucieknie, pilnuje tego pola, no i teraz pytanie, jak grać dalej. Coś tam z pionkami trzeba uczynić. Może H5 najpierw. On stoi w miejscu. Spróbuję szarpnąć tu. Mogę też w sumie... Aha, nie mogę tak. Nie, no mogę tak. Tutaj to zawsze obronię. Tylko skoczek bardzo dobrze stoi, nie puszcza tu nigdzie króla i skoczka. Więc to jest ten duży plus. On musi jakoś pewnie stać w miejscu, grać coś takiego. No właśnie, słyszał. No zagram tak, bo jeżeli wybicie, to wybicie. Okej. Mhm. Tak. Tak zagramy. Król tutaj. I po tym ruchu szacha zawsze mogę dać. Zobaczę, czy on się zachowa w ten sposób. Nie, to wtedy zagram tu. Jeżeli on zagra tak... Biorę pionka. Aha, tutaj zagra, okej. Chodzi o to, że jak tutaj mógłbym tam spróbować zbić. Mogę wziąć pionka, ale... Może tak jeszcze zagrać. Wezmę pionka. Aha, on tu, ja tu. I on skoczkiem będzie mi tego piona kosił. Tego nie chcemy. Tego nie chcemy, więc z powrotem może coś wykombinować. Spróbuję z powrotem. Taki ruch nie działa, bo mam szacha. Taki ruch nie działa, bo również mam szacha. Działa? Tu, tu, tu. Wygrywam. Chyba nie przewidział tego gość, że mogę pionkiem odbić. Jak tutaj, to wtrącimy tak, a potem król tu. Te pionki się zatrzymują. Wygrana! Moi drodzy, 2400! No i tym pięknym akcentem muszę zakończyć Speedruna 2.0 z kilku powodów. Przede wszystkim ciężko znaleźć przeciwnika zawsze na tym etapie. Po drugie, no dużo jest niestety cheaterów. Tutaj miałem szczęście, że też... No szczęście, no dużo jest cheaterów. W każdym razie grałem z kilkoma, więc tyle w temacie. No i cóż, piękna seria złożona z 70 odcinków, coś w tym rodzaju. Wygrana piękna partia, w sumie trzeba chyba przyznać, no nie, mi się podobała w każdym razie, tu z mistrzem międzynarodowym. No i 2400 równiutko, więc się złożyło fajnie, nie trzeba już się stresować. Myślę, że niebawem jakaś seria 3.0 wymyślę, pewnie to na Lichessie tym razem. I tyle. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, za całą serię. Mile widziane łapki w górę już na ostatni odcinek Speedruna 2.0. No i tyle w temacie. Pozdrawiam. Widzimy się na kolejnych odcinkach, na kolejnych odsłonach. Pozdrawiam. Cześć.